Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Naturalnie o zdrowiu przewodu pokarmowego. Ja nazywam się Marta Dobras, jestem gastroenterologiem, czyli lekarzem specjalistą, który diagnozuje, leczy i opiekuje się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. A o czym możemy porozmawiać, albo o czym mogę Wam powiedzieć? W tak ważnym dniu, jakim jest spotkanie całej rodziny, dzisiaj to akurat wigilia, ale również są to inne spotkania, które jakby są wpisane w nasze codzienne życie i jaki ważny aspekt tych spotkań, tych kontaktów społecznych, zarówno w ramach rodziny, w ramach grupy, nawet jakby w ramach pracy wykonywanej, mogą przynieść pozytywne efekty i poprawić zdrowie i funkcjonowanie również przewodu pokarmowego. Dlatego dzisiaj właśnie powiem wam o głaskaniu, o przytulaniu i o dotykaniu, ponieważ każde spotkanie rodzinne to jest ten moment, kiedy możemy otrzymać tę dawkę zdrowia, tę mikro dawkę poprawy naszego samopoczucia, naszego zdrowia. Słuchajcie, Wasze ciała odbierają dotyk ofiarowany przez bliską osobę, przez współpracownika, przez przyjacielskie klepnięcie w ramię, tak? przez takie nawet delikatny czy uścisk dłoni, tak? przez nawet otarcie polika, nawet samo pomyślenie o tym, że za chwilę kogoś spotkamy i rzucimy mu się w ramiona i będziemy go mogli przytulić, Poprawia nasz nastrój, wpływa na bardzo wiele mm, aspektów mm, funkcjonowania mm, naszego organizmu. Słuchajcie, de, yy, chciałabym Wam powiedzieć o tym, dlaczego dotyk jest taki ważny. Dotyk jest yy, najważniejszym zmysłem człowieka. Tak? On w życiu płodowym wykształca się najwcześniej ze wszystkich zmysłów tak? i jest tym, który umiera ostatni. I wierzcie mi, wiem coś na ten temat, bo przez wiele lat pracowałam w hospicjum i wiem, jak ważny jest dotyk dla tych osób, które tam właśnie spędzają ostatnie chwile swojego życia. Pełni rolę fundamentalną, tak? Dlatego tak ważne jest takie regularne darowanie dotyku i również jego odbieranie, tak? W, w 2020 roku, w związku z izolacją w trakcie pandemii, było badanie, które pokazało, że 54% ankietowanych osób odczuwało brak kontaktu fizycznego w swoim życiu i to pogłębiło ich problemy, zarówno natury emocjonalnej, psychicznej, jak i fizycznej. Tak? A jak działa dotyk, jak działa przytulanie, jak to działa w ciągu naszego dnia? Tak? Czyli jeżeli robimy to często, a gdzieś nawet przeczytałam, że 10 uścisków, 10 przytulasów dziennie potrafi dać bardzo pozytywny efekt dla naszego ciała. Przede wszystkim łagodzi stres i powoduje, że czujemy się mniej zmęczeni, tak? poprawia nastrój sprawia, że jesteśmy bardziej radośni, tak? Relaksuje nas, relaksuje nasze ciało i rozluźnia mięśnie, uspokaja, wycisza. Działa również przeciwbólowo albo zmniejsza odczuwanie bólu, co o czym mówią mi na przykład pacjenci z chorobami jelit, tak, że jeżeli mają zwierzaka, jeżeli mają dziecko, jeżeli przytulają się regularnie, ta nadwrażliwość trzewna w ich jelitach jest mniejsza. Jeżeli idą do szpitala i są odizolowani od tych pozytywnych bodźców, bo to najczęściej na przykład przebywają tydzień czy dwa w szpitalu w związku z swoją chorobą, to się nasila. I wielokrotnie rozmawiałam z pacjentami i oni właśnie to mówili. Albo na przykład, kiedy jadą na wakacje, tak? kiedy tych jest więcej czasu, więcej swobody na te przytulasy, i wtedy również te dolegliwości, brzuszne dolegliwości jelitowe są zdecydowanie mniejsze. Przytulanie, dotyk również dodaje energii, ale słuchajcie, również wpływa na oddech, tak? Co też było, było prowadzone na ten temat badania, że wpływa na ciśnienie krwi, na akcję serca czyli spowalnia akcję serca, obniża ciśnienie krwi, wyrównuje e, oddech, tak? Reguluje pracę przewodu pokarmowego e, i właśnie to zmniejszenie dyskomfortu odczuwanego w jamie brzusznej. E, w, e, również wpływa na układ odpornościowy, o czym powiem za chwilę, bo słuchajcie, też jest udowodnione, że ma e, bezpośredni wpływ na komórki układu odpornościowego w naszym ciele. To jest niesamowite, tak? że tutaj um, istnieje ten związek pomiędzy tym, co dotykamy naszymi dłońmi, naszym ciałem, skórą, a e, głęboko działającym układem odpornościowym w naszym ciele. Jest również udowodnione, że osoby, które e, regularnie w swoim życiu mają e, przytulenia, otrzymują je e, i je również rozdają, e, dłużej żyją, tak? I żyją, przeżywają to życie w lepszym komforcie. Również gdzieś dotarłam do takiej wzmianki, że jest lepsza pamięć, więc słuchajcie, no niebagatelna sprawa, a darmowa i w zasadzie dostępna od zaraz. I co się dzieje, co ma na to wpływ, że dotyk jest wpływa na tak wiele funkcji w naszym organizmie? No to. Przede wszystkim wydziela się oksytocyna. Tak? To jest pierwsza rzecz, na którą wiele osób zwraca uwagę. Tak? I to jest też udokumentowane w różnego rodzaju pracach, że zwiększa się poziom oksytocyny, a oksytocyna, jako hormon określany jako hormon miłości, hormon wzajemności tak? hormon, który wpływa bezpośrednio na to, jak jakie mamy relacje, jak mama przywiązuje się do swojego dziecka, więc tych funkcji ma bardzo wiele. Ale jak działa oksytocyna już tak bezpośrednio na organizm? Więc obniża poziom kortyzolu, obniża ciśnienie krwi, działa rozluźniająco i właśnie działa przeciwbólowo. I to są takie działania główne. Oksytocyna jest jej wydzielanie jest hamowane przez układ współczulny, który aktywuje się w momencie stresu i w momencie nasilenia właśnie niebezpieczeństwa. Wtedy system oksytocynowy jest wyłączany, natomiast nerw błędny z tak zwanych włókien, które znajdują się w skórze. Idą sobie impulsy i one pobudzają nerw błędny i on również wpływa na to, że mamy większy, wyższy poziom oksytocyny, tak, gdzie też dokładnie wiemy, że przewlekły stres redukuje poziom oksytocyny, tak? A za tym działa na rozwój stanów zapalnych, może wpływać na rozwój, znaczy w ogóle może wpływać wpływa na rozwój chorób przewlekłych. A są opisywane w literaturze przypadki czy opisywane doświadczenia, gdzie izolacja od dotyku no, doprowadziła do skutków bardzo jakby no, nieprzyjemnych i, i nawet do śmierci. Tak? Tam były chyba takie na małpkach prowadzone, prowadzone doświadczenia. Tak? Dotyk pobudza do produkcji białych krwinek, o tym właśnie mówiłam, czyli. Wzmacnia naszą odporność, zwłaszcza poprzez limfocyty T i limfocyty B, a one pomagają zwalczać wirusy i bakterie. Yy, powoduje również oksytocyna to, że yy, spada nam poziom tzw. białek, yy, białek stanu zapalnego czyli tych cyto, cytokin prozapalnych, które yy, roz, yy, są jakby tym yy, huraganem zapalnym, który się dzieje w tkankach, i też były prace na ten temat, że osoby, które mają odpowiednią ilość dotyku, przytulania, kontaktu w ciągu dnia, mają wyższą odporność i są, bardziej, są mniej wrażliwe na wirusy i są mniej wrażliwe na ataki ze strony właśnie bakterii. I słuchajcie, czujemy całym ciałem, czujemy każdym naszym milimetrem, w zależności od tego, gdzie, który mam, do czynienia mamy, z którym kawałkiem skóry tych receptorów jest więcej albo mniej, i tak samo są one reprezentowane w naszym mózgu, tak? czyli tam, gdzie receptorów jest dużo, czyli na przykład nasze dłonie albo stopy. To jakby obraz tego w naszym mózgu, albo na przykład język, jest olbrzymi, natomiast tam, gdzie te receptory są bardziej rozproszone, czyli na przykład plecy, klatka piersiowa, tych receptorów, tych jakby miejsc w mózgu, które je reprezentują, jest mniej. I słuchajcie, jeszcze jedną Wam taką ciekawostkę zdradzę, bo często wspominam o tym moim pacjentom że w toku jakby naszej ewolucji, naszego rozwoju od zarodka do noworodka i potem do dorosłego człowieka, to na, tych samych, na samym początku, kiedy to się dzieje, trzy układy tak, w, tej, w, tej, w tej gromadzie komóreczek, które się dzielą i z których później powstanie mały człowiek w ciele swojej mamy, Trzy układy są ze sobą bardzo blisko związane. I to jest skóra, to jest układ pokarmowy i to jest układ nerwowy. I teraz pomyślcie sobie, jak wiele dolegliwości pojawia się w tych układach równocześnie. Jeżeli cierpi przewód pokarmowy, cierpi głowa i zazwyczaj mamy nieprzyjemne objawy skórne, tak? Jeżeli pacjenci często mówią, że boli ich głowa, to mają nudności, zbiera im się na wymioty, tak, tak jest na przykład w migrenach. Tak? Albo w momencie, kiedy wyleczy się problem jelitowy, zaczyna się ślicznie poprawiać skóra. Jeżeli są problemy z wchłanianiem, z trawieniem, widzimy to zarówno w funkcji naszego mózgu, w koncentracji, w regeneracji, w tym jak śpimy, ale również na skórze, tak? Więc to wszystko jest ze sobą połączone. Dlatego, jeżeli myślimy o dotyku i o naszej skórze, to pomyślmy o tym, że to bezpośrednio łączy się z tym, jak działa nasza głowa i jak działa nasz przewód pokarmowy, bo to w, tą, w tę stronę również działa, tak? Więc, jeżeli. Macie problem z przewodem pokarmowym albo z układem nerwowym, to pomyślcie, czy macie dostateczną ilość dotyku przytulania w waszym życiu. Tak? Ja ten fenomen obserwuję, zgłębiam jakby już jakiś czas i w różny sposób. Patrzę czy, czy rozmawiam na przykład z moimi pacjentami, ale również ze znajomymi, jak można jakby zastąpić coś, czego nie jesteśmy w stanie dostać od drugiego człowieka, czyli dotyku od człowieka. Tak? I słuchajcie, możemy jakby ten głód dotyku zacząć minimalizować na kilka różnych sposobów. Na przykład. Ciepły, zimny prysznic, tak? Który e, najpierw mamy prysznic ciepły, potem mamy zimny, potem znowu możemy ciepły, potem znowu zimny. Spływająca woda po ciele również e, da nam ten efekt łagodzący, taki dotykający, muskający receptory w naszej skórze. Więc jest to dobry pomysł, tak? Szczególnie jeżeli ta woda będzie na przemian ciepła, zimna, albo jeżeli zimnym prysznicem, Zakończymy ciepłą kąpiel, no to wtedy też ten efekt dotyku będzie fajnie, jakby zastąpiony, tak? Co jeszcze może być? Właśnie ciepła kąpiel. Kąpiel z pianką, tak? Pływanie, ruch wody. Woda bardzo nam sprzyja, szczególnie taka, która omywa ciało, która jest w ruchu. Zobaczcie, jak. Ludzie, jak czujecie się z, zrelaksowani, jak czujecie się dobrze, kiedy wyjdziecie z jacuzzi, tak? tam jest cały czas ruch wody. Wyjdziecie z basenu, pływając, nie dosyć, że jest ten fajny strzał po pływaniu, po wysiłku fizycznym, to jeszcze ten ruch omywającej was w wody. tak? Zobaczcie, jak wy się fajnie czujecie, jak wchodzicie do rzeki, jak wchodzicie do, do morza, tak? tam gdzie ta woda się cały czas rusza i omywa wasze ciało, tak? Do tego jeszcze czujecie pod stopami te nierówności, ten piasek, te, e, te kamyki, tak? Jakie to jest przyjemne, jak to nas relaksuje. I to jest właśnie to pozytywne odbieranie dotyku. Co jeszcze? Ano masaż, tak? E, można pójść na masaż, no i wtedy będzie nas profesjonalnie masował, dotykał e, masażysta, tak? I e, To jest bardzo przyjemne dużo właśnie takiego pozytywnego relaksu może wnieść masaż twarzy, czyli tak zwany masaż kobido, czy masaż powięziowy, który na początku może wydawać się takim dosyć przykrym rodzajem masażu, bo dla niektórych osoby odczuwają go dosyć boleśnie, ale potem dający to rozluźnienie i właśnie tą głęboką penetrację do receptorów, które znajdują się w różnych ukrytych miejscach na naszym ciele. Zawsze można sprawić sobie pupila, tak? Można przygarnąć psa, można przygarnąć kota, tylko błagam nie, róbcie tego z natchnienia w okresie świątecznym, bo, bo to jest taka fala adopcji zwierzaków pod wpływem emocji, a tego byśmy nie chcieli, żeby te psiaki znowu trafiały na ulicę czy wracały do schroniska. Nawet słyszałam, że niektóre schroniska wstrzymują adopcję na okres świąt. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Więc zaplanujcie sobie, jeżeli chcecie, adoptowanie zwierzaka. Co jeszcze? A na przykład kurs tańca, gdzie tańczymy w parach. Nawet taki dotyk. Czy bycie objętym przez zupełnie obcą osobę w trakcie kursu tańca przynosi również długą ulgę, dużą ulgę, przynosi pozytywne efekty. Z mężem byliśmy przez kilkanaście tygodni na kursie tańca, wspominam to bardzo miło i jakby pozostaje w głowie taka pamięć tego, Przyjemnego dotyku w tańcu. On również jest takim dotykiem specyficznym, ale naprawdę sprawiało nam to wiele radochy, wiele śmiechu. Jak podeptaliśmy sobie po palcach, było naprawdę przemiło, i dzięki temu również ten jakby repertuar dotyków się zwiększa. No i takie na koniec moje ulubione dotyki. Ponieważ jestem ogrodnikiem, więc staram się jak najwięcej i jak najczęściej dotykać roślin. Mam ogród, mam rabaty bylinowe, sadzę rośliny zawsze mając z tyłu głowy to, że chciałabym, żeby to był ogród sensoryczny, żeby można go było dotykać, żeby można go było wąchać, żeby tam były różne faktury, struktury roślin żeby cieszyły oko, żeby cieszyły nos, ale również żeby były na tyle blisko, i żeby były bezpieczne, żeby na przykład dzieci mogły je spokojnie dotykać. Jeśli będą chciały, żeby mogły je zrywać, żeby zobaczyły jak w dłoniach jest to uczucie dotykania żywej rośliny, tak? Więc to wszystko jest również u mnie w domu czy w moim ogrodzie kultywowane również Mam kury i nie boję się ich głaskać. Koguta trochę się boję, ale, ale kur nie. Myślałam, będąc takim mieszczuchem i całe swoje życie spędzając wcześniej w mieście, że kury nie są fajnymi zwierzakami, że generalnie kojarzyły mi się z brudasami, z puchami i, 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 i z ciągłymi... i że wszędzie są kupy. Tak? Ale słuchajcie, to są wbrew pozorom bardzo miłe, Fajne zwierzaki, które stanowią już jakby wspól... część naszej wspólnoty, tu gdzie mieszkamy, więc faktycznie można z, ze zwierzakami trenować zmysł dotyku. Co jeszcze? Uwielbiam dotykać glebę. I napisałam kiedyś w takim moim wpisie na Facebooku, że tak naprawdę. Gleba czy ziemia w moim ogrodzie warzywnym i w ogóle na rabatach uratowała mi e, moją skórę na, na dłoniach, szczególnie, ponieważ jak był, był ten pierwszy okres, w ogóle była pandemia. E, myśmy jeszcze mocniej przykładali po prostu no, aż nadmiernie do, e, wagę do dezynfekcji e, do tego, żeby wszystko było jałowe, żeby nie przenosić wirusa, żeby nie stanowić jakby zagrożenia dla pacjentów, którzy do nas przychodzą. I tych środków dezynfekcyjnych, wyławiających, używaliśmy naprawdę olbrzymie ilości. I skóra moich dłoni no, wyglądała, co tu dużo mówić, jak bity kotlet schabowy. Była czerwona, była piekąca, była yy, cała aż taka w ranach. I, i to żadne kremy na to nie pomagały. Ja naprawdę zużyłam wtedy torbę kremów, i to nie pomagało. I najbardziej pomogło mi to, że wyszłam do ogrodu, że powiedziałam: Czort, mówię, przecież moja ziemia mnie nie zabije. Ja muszę popracować, ja muszę podotykać. Przecież to jest niemożliwe, żeby w moim własnym ogródku czyhało na mnie jakieś konkretne zło, tak? Więc wyszłam do ogrodu, zaczęłam pracować na działce bez ochrony rękawiczek, tymi właśnie spracowanymi, zniszczonymi dłońmi. I słuchajcie, no tak naprawdę to mogę powiedzieć, że stał się cud, bo moje dłonie zaczęły się naprawiać. Oczywiście, że najpierw trochę mi było dziwnie, bo ta skóra taka była, nawet odczuwanie dotyku było zmienione, a potem. Stopniowo dzień za dniem, dzień za dniem zaczęło się poprawiać, przywróciła się ta powłoka taka skórna, dużo lepiej się czułam przestały mnie, przestało mnie to wszystko swędzić, szypać, i naprawdę bardzo fajnie się zaczęło naprawiać właśnie w momencie kiedy zaczęłam pracować na powrót w ogródku, więc uważam, że ten dotyk ziemi, dotyk roślin, dotyk tego, tej natury również wpływa dobrze i oprócz tego to pamiętam jak dzisiaj że się wyciszyłam, że byłam spokojniejsza, że ten mętlik w głowie, który był wcześniej, że ten chaos, to przebodźcowanie, a również odizolowanie, tak, bo to było taki dziwny moment, w którym było bardzo dużo negatywnych bodźców, ale jednocześnie byliśmy bardzo odizolowani, tak? Mieliśmy zasłony na twarz, okulary, maski, Ubrania warstwowe, fartuchy barierowe. Więc tak naprawdę byliśmy przebodźcowani, a jednocześnie odcięci od najważniejszego bodźca, jakim jest dotyk. No, co jeszcze? Chodzenie na bosaka. Słuchajcie, no to nasze stopy, to jak nasze dłonie, odczuwają to, co pod nimi. Więc chodźmy po ziemi, po trawie, po piasku, po ściółce leśnej. Przytulajmy drzewa. Przytulajmy, dotykajmy roślin. I ostatnia rzecz to są moje ukochane książki, które jak, jak dotykam, to od razu czuję się lepiej. Nie nauczyłam się korzystać z czytników elektronicznych, ponieważ książka dotyk okładki, dotyk kartki, dotyk moich ulubionych, jakby, z którymi też wiążą, wiążą się wspomnienia, bo człowiek, jak czyta, to tworzy obrazy, to jest mózg, z, jakby w. Włączony w ten cały proces budowania, w trakcie czytania tych obrazów w głowie i uwielbiam dotykać, dotykać książek, uwielbiam wycierać je z kurzu, patrzeć na nie, to również Wam polecam. I słuchajcie, co jeszcze na koniec? Dotyk jest językiem uniwersalnym, który jednoczy ludzi między sobą. I jednocześnie przybliża nas do świata przyrody. I słuchajcie, to o co chciałabym też zaapelować, żebyście popatrzyli, czy w Waszym codziennym życiu nie ma przewagi tak zwanego płaskiego dotyku tak? czyli dotykania rzeczy, które są sztuczne, które nie mają bardzo skomplikowanej struktury i które jakby powodują, że używamy naszego zmysłu dotyku w bardzo płytki, jednowymiarowy sposób. Tak? Pomyślcie o tym, ile naturalnych rzeczy dotykacie w ciągu dnia, a ile rzeczy takich nienaturalnych, sztucznych, jak na przykład klamki, powierzchnie, telefon, pilot, kierownica w samochodzie. Klamy, różnego rodzaju miejsca, tak? stoły, blaty, to wszystko jest nienaturalne. I zróbcie sobie taki jakby rachunek sumienia, ile w ciągu dnia dotykacie rzeczy, które są sztuczne, płaskie, zimne, jakby nie mają żadnego powiązania z naturą, i ile tych naturalnych. I zobaczycie, po której stronie jest ta nierównowaga. Dlaczego warto iść do lasu i dotykać szyszki, dotykać kującej gałązki. Wziąć jakiś kawałek gałązki liścia do ręki, wziąć patyk. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak zmienia się, jak nasz mózg zaczyna odbierać to, co jest naturalne, tak? Pomyślcie o tym i po powrocie z takiego spaceru zrewidujcie, jak się czujecie. Jak czuje się Wasz brzuch, jak czuje się Wasza głowa, tak? i czy nie potrzebujecie uzupełnić niedoboru dotyku bo ten odcinek jest właśnie o niedoborze, o głodzie dotyku który niestety coraz częściej nas dotyka dziękuję Wam za ten odcinek na koniec chciałabym Wam życzyć jak najwięcej przytulasów, minimum 10 przytuleń w ciągu dnia żebyście mieli się do kogo przytulać żebyście mieli tę możliwość ciągłego pobudzania swojego zmysłu dotyku w różne sposoby takie, które sprawiają Wam, ale również dotykanej osobie lub zwierzętom lub roślinom przyjemność. Tak, Szanujmy się wzajemnie. Ja bardzo Wam dziękuję za ten odcinek, za to, że oglądaliście do końca, że mnie wspieracie, że lajkujecie. Za wszystkie pozytywne komentarze, lajki, postawione kawy. Pamiętajcie, że to, co mówię, to nie są porady lekarskie, tylko edukacja. Dzisiaj taki luźny odcinek. Po nowym roku zapraszam Was do kolejnej porcji wiedzy na temat chorób przewodu pokarmowego. Trzymajcie się. Cześć. Papa. Pa.